Nie chcę cię widzieć w butach. Już ja ci pokażę, gdzie twoje miejsce. Proszę mnie nie bić. Nie jesteś Izaurą. Ona nie jest taka głupia jak ty. Nie powstydziłbym się jej na dworze cesarskim. Ale ty jesteś śmieciem. Zwykłą, głupią niewolnicą. Proszę mnie nie bić. Błagam pana. Dlaczego? Jesteś moją niewolnicą. Mam prawo cię ukarać za nieposłuszeństwo. Niech mnie pan nie bije. Mam ochotę cię ukarać. Chodź trochę. Występują? Niewolnica Izaura. Odcinek 45. Proszę mnie nie bić. Zrobię wszystko, co pan zechce. Wystarczy powiedzieć. Tak powinno być. Szkoda, że nie jesteś Izaurą. Taka szkoda. Chciałbym od niej usłyszeć takie słowa. Ale ona jest zbyt dumna. Woli umrzeć w czworakach, niż oddać się panu. Milcz! Izaura będzie moja. I to nie na jedną noc. Zostanie moją żoną. Lepiej uważaj, co o niej mówisz. Nie wytrzymam więcej. Musisz. Ręce odmawiają mi posłuszeństwa. Obserwuję cię. Zaraz zemdleję. Nie ma siły. Jestem słaba. Dlaczego nie zakończysz tych męczarni? Jak? Wystarczy słuchać rozkazów pana Leoncja. Wolę umrzeć. I tak się stanie, jeśli będziesz się opierać. Więc niech się stanie. Nie łatwiej ustąpić? Nie, nie mogę. Byłabyś panią całej hacjendy. Panią tego wszystkiego jest Donia Malwina. Majaczysz. Pani Malwina odeszła. Jest jego żoną. Ale on kocha ciebie. Wolę umrzeć, niż należeć do niego. Dlaczego jesteś taka dumna? Może złamać moje ciało, ale woli nigdy nie złamie. W takim razie umrzesz. Moja dusza będzie wolna. I myśli, i serce. Zemdlała. Nikt nie wytrzyma zbyt długo bez wody. Pilnuj jej. Zawiadomię pana Leoncja. Pan Francisco wyszedł. Nie będzie go kilka minut. Nie mogę pomóc Izaurze, bo pan Leoncio się dowie, ale muszę teraz wyjść na chwilę za potrzebą. Muszę wyjść, rozumiecie? Nie wiem, co się będzie tutaj działo. Zostawiam wam Izaurę. Pilnujcie jej. Izauro. Izauro, przynieś wodę.
Spokojnie. Dajcie jej wody. Pij. Oni wyszli. Napij się i zjedz coś. Przynieś jej coś do jedzenia. Jeśli ktoś powie, że jej pomagamy, zaprzeczymy i powiemy, że zdrajca jej pomógł. Będziemy się oskarżać wzajemnie. Lepiej, żeby pan Leoncio o niczym nie wiedział. Izaura zawsze była dla nas dobra, kiedy pracowała w kuchni na polecenie Doni Gertrudis. Czas jej się odwdzięczyć. Jasne? Słyszycie? No dobrze. Już lepiej. Pan pułkownik? Nie spodziewałam się pana. Dzień dobry, pani hrabino. Witam panią. Przepraszam, że nie uprzedziłem pani o mojej wizycie. Jak tylko dowiedział się pan o tragedii, przybył do nas jak sęp. Nie, proszę tak nie mówić, bardzo proszę. To nieprawda. Niech pan zrozumie. Moja mama cierpi. Poza tym kilka razy groził pan mojemu bratu. Bo wszedł na mój teren. Nigdy nie akceptowałem jego miłości do Eleny. Jeśli przyszedł pan się tłumaczyć i twierdzić, że jest niewinny, to niepotrzebny kłopot. Wiem, że to nie pan odpowiada za tę tragedię. To ten przeklęty Martinio. Pani hrabino, czy mogłaby pani zostawić mnie i matkę samych na chwilę? Jeśli mama się zgodzi, zostaw nas. Ja też chcę porozmawiać z pułkownikiem. Będę w pokoju obok. Przybrać się. Jak się czuje Gabriel? Źle. Pewnie pan się cieszy. Ależ skąd? Kiedy dowiedziałem się o tej tragedii, bardzo się zmartwiłem. Dlaczego tak się pan o niego martwi? Już raz wyrzucił go pan z domu. Ja o tym nie zapomniałam. Ani ja. Powiedziała pani wtedy, że jeśli poleje się krew pani rodziny, to mojej również. To prawda. Nie mogę tego zapomnieć. Dlatego nigdy nie strzeliłem do Gabriela, kiedy znowu przyszedł do mojego domu. Proszę mi powiedzieć prawdę. Czy on jest moim synem? Minęło ponad 25 lat. Co za różnica? Muszę wiedzieć. Tak. Mógł pan zabić własnego syna. Gabriel nim jest. Pana synem. Syn? Gabriel jest moim synem? Czekałam z tą wiadomością 25 lat. Gabriel musiał zostać ranny, żeby pan poznał prawdę. Jest synem Sebastiao Cunha. Synem Sebastiao Cunha. Gorączka wróciła. Poci się, a to dobry znak. Czy coś grozi jego życiu? Nie chciałem o tym mówić przy twojej matce, ale jeśli gorączka nie spadnie, może umrzeć. Oznaczałoby to infekcję. Kim jest Elena? Kiedy Gabriel się budzi, wzywa ją.
To córka pułkownika Sebastiału, jednego z najbogatszych ludzi w Campos. Przyjechał właśnie i rozmawia w salonie z moją mamą. Byłoby dobrze, gdyby Elena tu przyjechała. To niemożliwe. Dlaczego? Nie wiem, jak to powiedzieć. Czy to nieodwzajemniona miłość? Odwzajemniona. Elena kocha Gabriela. Więc w czym problem? Nasze rodziny są skłócone. Malwina, jej siostra, nienawidzi mnie. A moja mama nienawidzi pułkownika. Jeśli jednak Gabriel i Elena kochają się, jej wizyta może mu dobrze zrobić. Nie rozumiesz. To zabroniona miłość. Dlaczego? Czasem miłość pojawia się wbrew naturze. To zła miłość? Oni są rodzeństwem. Gabriel zakochał się w przyrodniej siostrze? Powiedziałam ci prawdę. Zachowaj ją dla siebie. Jak do tego doszło? Dlaczego Gabriel zakochał się w siostrze? Nie wiedział o tym. Sama dowiedziałam się niedawno. Biedny Gabriel. On nadal nic nie wie. Musi się dowiedzieć. To tajemnica. Powiem mu w odpowiednim momencie. Chociaż to zabroniona miłość, to jednak miłość. To uczucie jest bardzo ważne dla pacjenta w takim stanie jak Gabriel. Elena i tak powinna tu przyjść. Porozmawiam o tym z jej ojcem. Ale nie teraz. Poproszę, żeby przywiózł do nas Elenę, kiedy Gabriel lepiej się poczuje. Wszyscy na swoje miejsca. Co to? Cud? Jeszcze niedawno byłaś umierająca. Już mi lepiej. Czy ktoś jej pomógł? Nie, pilnowałem. Kłamstwo ma krótkie nogi. Jeśli pan Leonsi odkryje, że ktoś jej pomógł, pożałuje tego. Izaura, kto ci pomógł? Czasem wystarczy jedno przyjazne spojrzenie, żeby stał się cud. Doszła do siebie. Nie jest już taka blada. Mam wrażenie, że jadła i piła. Nadal jestem słaba. Ledwo się trzymam na nogach. Pan Leoncio chce z tobą rozmawiać w salonie. Zaprowadzę cię do niego. To boli. Przestań udawać. Idziemy. Jeśli któraś powie, że pomogła Izaurze, zabije. Jaki pan blady. Powinnam była prosić, żeby pan usiadł. To pański syn. Pański. Boże, mój Boże. Omal go nie zabiłem. To straszne. To się stało wtedy, kiedy znowu się spotkaliśmy. Oboje byliśmy już po ślubie.
Pan z Antonio, a ja z Albuquerque. To prawda. Pamiętam. Spotkaliśmy się na ulicy. Ja byłem z Antonio. Była taka zapiekła, że kazała wybić zęby mojej niewolnicy za romans ze mną. A ty byłaś z mężem. To było przed domem Doni Serafiny. Pod burdelem. Oddałam ci się tylko dlatego, że byłam okropnie zła na męża. Przyznam szczerze, że byłaś moją młodzieńczą miłością. Zawsze o tym wiedziałam. Nie potrafiłem się oprzeć pokusie. Chciałam wyjść za ciebie za mąż. Za ciebie. Nie za Albuquerque. Ale wszystko ułożyło się inaczej. Bo nie mogłeś się ożenić z taką biedaczką jak ja. Po co odgrzebywać przeszłość? Dlaczego przez tyle lat ukrywałaś przede mną, że jestem ojcem Gabriela? Przyprowadziłem Izaurę. Dziękuję. Kochanie. Jakaś ty zmęczona. Wykończyła cię praca? Mimo wszystko nie jest z nią tak źle. Milcz. Usiądź, Izauro. Powinnaś odpocząć. Proszę się o mnie nie martwić. Kazałem ci usiąść. Masz mnie słuchać. Uniknęłabyś tego cierpienia, gdybyś przyjęła moją miłość. Oddałbym wszystko, żeby cię wziąć w ramiona. Nie musi się pan poświęcać w przegranej sprawie. Nigdy się na to nie zgodzę. Izaura, chcę, żebyś została panią tego domu. I moją żoną. Nigdy. Przepraszam, nie chcę tu zostać i słuchać tego, że Izaura ma być panią tego domu. Zostanie nią. Będzie panią na całym majątku. W pańskich snach. Nigdy się nie zgodzę. Nigdy. Za to ja chętnie. Milcz. Nie nadajesz się. Spójrz. Izaura jest wykształcona, ma klasę. Jest idealną panią domu. Za to ty jesteś śmieciem. Nawet w tej sukni wyglądasz jak niewolnica. Mogę się uczyć. Nie. Nawet gdybyś chodziła do najlepszych szkół, nic by to nie zmieniło. Jesteś tylko niewolnicą. Nieprawda. Wyglądasz jak dama. Jak to możliwe, że drugi dzień bez jedzenia i picia Izaura ma nadal tyle energii? Myślę, że napiła się wody. Pewnie Raimundo jej dał. Widziałam, jak się nad nią litował. Raimundo niczego mi nie podał. Nie wierzę.
Nie masz suchych ust. Było z nią o wiele gorzej. Na pewno napiła się wody, kiedy wyszłam. Więcej się nie napije. Francisco! Zabierz Izaurę i zamknij w celi dla zbiegłych niewolników. Jutro będzie pracowała w polu. Dobrze, idziemy. Po co miałam o tym mówić mężowi? Jeszcze by znienawidził Gabriela. Albo rozwiódłby się ze mną i zostałabym sama. O mínimo que ele podia fazer é se separar de mim e eu ia ficar sozinha na lama. Po śmierci męża mogłaś wyznać mi prawdę. Po tylu latach bałam się, że mi nie uwierzysz. Wolałam milczeć niż poniżać się prosząc o pomoc. Preferiu o silêncio à humilhação de ter que lhe pedir ajuda. Cierpieliście biedę. Nigdy nie brakowało Gabrielowi jedzenia. Dbałam o niego. Kiedy straciłam majątek, Gabriel był już dorosły i poszedł do pracy. Zasłużyłem na to. Przeze mnie Antonia wiele wycierpiała. Bo ożeniłeś się dla interesu. A mogłeś się ożenić z miłości. Ze mną. To prawda. Byłem nieodpowiedzialny. Mam nawet córkę z niewolnicą. A teraz okazuje się, że Gabriel jest moim synem. Tragedia. Mój jedyny syn został ranny przez miłość do twojej córki. Nie. To twoja wina. Ukrywałaś przede mną prawdę przez tyle lat. Nie mieszaj do tego Eleny. Jest tylko ofiarą tej historii, tak samo jak Gabriel. Gdyby nie ta miłość, Gabriel byłby zdrowy. Pojechał ze zbiegłym niewolnikiem, żeby zebrać pieniądze na ucieczkę. Co? Oczywiście nic nie wiedziałeś. Gabriel planował ucieczkę z Eleną. To straszne. Wyobrażasz sobie, co by się stało, gdyby byli razem? Tragedia. Wiem. Sama myśl mnie przeraża. Byłaś okropnie nieodpowiedzialna. Co mogłam zrobić? Powiedzieć prawdę, kiedy był na to czas. Co z tego, że wiem, że Gabriel jest moim synem? Nie mogę mu pomóc w nieszczęściu. Został kaleką. Nie mów tak. A jak mam mówić? Czego oczekujesz? Byłoby gorzej, gdybym powiedziała mu prawdę. Sam nie wiem. Jak mam zawiadomić o tym Elenę? Mam przyjść do domu i powiedzieć: córeczko, jesteś siostrą Gabriela? Ona jest zakochana. To straszne. Mój syn leży tam i majaczy w gorączce. Jak mam mu wyznać prawdę? Jak? To kara boska. Jak?
Uspokój się. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Znajdziemy jakieś rozwiązanie. Dzisiaj to ja będę cię pilnował. Jak ja cię będę pilnował, to nie zjesz niczego. Nie napijesz się kropli wody. Dlaczego jest pan taki okrutny? Mam nadzieję, że kiedy pan Leoncio zadowoli się tobą, będę cię miał tylko dla siebie. Co ty na to? Nie słyszałam niczego gorszego. Na samą myśl robi mi się niedobrze. Przyzwyczajaj się. Nie ma się czego bać. Będę się modliła, żeby jakaś dobra dusza uratowała mnie z tego piekła. To był straszny widok. Szkoda, że cię tam nie było. Jedna niewolnica była przerażona. Wiedziała, że zabiorą jej 4-letniego synka. Wywieźli go na targ niewolników. Co za okrucieństwo. Zabrali takie małe dziecko od matki? Tak. Chłopiec był wyjątkowo zabawny. Rozśmieszał wszystkich. A sprzedawca uparł się, żeby go rozdzielić z matką. A właściciel tych niewolników zgadzał się na coś takiego? Pozwolił zabrać matce 4-letnie dziecko? Był winny pieniądze tamtemu człowiekowi. Biedna matka krzyczała, nie chciała oddać syna. Co zrobiłeś? Nie mogłem się powstrzymać i powiedziałem, żeby nie sprzedawali dziecka. Odważny jesteś. Serce mi pękało na taką niesprawiedliwość. Musiałem coś zrobić. Dla niektórych niewolnicy nie są ludźmi, tylko maszynami albo rzeczami. I pomyśleć, że wielu ludzi nie wzruszają takie straszne sceny. Udało ci się powstrzymać te transakcje? Tak. Niestety wiele mnie to kosztowało. Musiałem oddać zegarek po ojcu. Oddałeś złoty zegarek po ojcu za tego chłopca? I jego matkę. Nie mogłem ich rozdzielić. Są tutaj? Tak. Eliza, wejdź. Słodkie dziecko, prawda? Spokojnie. Dam wam obojgu listy wyzwoleńcze. Nie, to już przesada. Oddałeś złoty zegarek po ojcu i teraz chcesz im zwrócić wolność? Mamo, ten zegarek został kupiony za pieniądze zarobione na niewolnictwie. Teraz posłuży na wykupienie wolności matki i jej małemu synowi. Cóż na to poradzę? Muszę się zgodzić. Pobłogosław mnie. Niech Bóg cię błogosławi. Niesamowite, oddał zegarek po ojcu. Branka jest ślepo zakochana w Alvaro. Naprawdę? Kochasz go? Nie zawstydzaj mnie. Branka, możesz mi wszystko powiedzieć. Z przyjemnością pójdę na wasz ślub. Wasz ojciec, zanim zniknął w Amazonii, też był za tym małżeństwem. Alvaro od zawsze jest moim przyjacielem. Aprobuję ten związek, chociaż Alvaro jest abolicjonistą. Teraz to modne. Wielu młodzieńców z dobrych rodzin poddało się tej modzie. I bardzo dobrze.
sócio fundador da sociedade abolicionista Gonçalves Dias. Se é assim. Cieszę się. Oddałabym za to wszystkie klejnoty. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Na abolicję? Nie zgadzam się. Nie. Za to, żeby wyjść za Alvara. A, to co innego. Ale żeby zdobyć miłość Alvara, musiałabyś oddać całą swoją biżuterię na Związek Abolicjonistów Gonçalvesa Díaza. Nie wiadomo, czy wtedy Alvaro zakocha się we mnie. Czy będę tylko dla niego przelotną miłostką? Geraldo, jesteś przyjacielem Alvara. Mógłbyś z nim poruszyć ten temat. Znam go. Powiedział, że chce się ożenić i mieć dzieci. Ter filhos e constituir uma família. Comigo, comigo. Ze mną? Isso ele tego não nie powiedział. Não vejo, porque dlaczego não? Nie? Wasi ojcowie się przyjaźnili tak samo jak ja z Perpetuą. Zamierzam z nią o tym porozmawiać. Czy to nie za wcześnie? Rozmawiać można, w końcu się przyjaźnią. Pamiętaj, że twój posag jest nie do pogardzenia. Posag. Alvaro jest bogaty, nie obchodzi go mój posag. Akurat. 200 tysięcy to suma, o jakiej nie można zapomnieć. Jesteś jedną z najpiękniejszych dziewcząt Itatiba. Mój brat jest kochany. Nie mam zamiaru oddać Alvara innej. Może kiedyś zostanie moim mężem? Proszę, przyniosłem to dla ciebie. Jedzenie i picie. Nie powinieneś tu przychodzić. Bardzo chciałem ci pomóc. A jeśli Francisco się obudzi? Nie tak szybko. Dodałem mu do jedzenia trochę naparu. Nauczyła mnie go parzyć Sebastiana, moja przybrana mama. Donia Joaquina też go zna. Wystarczy trochę waleriany, soku z marakui i odrobina cydru. Wszystko trzeba podgrzać i gotowe. Potem się śpi jak niemowlę. E tá pronto, daí é só beber, não tem quem acorde o sujeito. Pamiętasz, jak André uciekł? Ten sam napar podałem Francisco. Spał całą noc. Dzisiaj też dodałem mu tego trochę do jedzenia. Ale nie powinien pan dla mnie tak ryzykować. Nie mogę patrzeć, jak taka niewinna i śliczna dziewczyna cierpi z głodu i pragnienia. To nie w porządku. Dobrze. Ale proszę już iść. Może tu przyjść Raimundo albo pan Leoncio. Nie chcę, żeby pana ukarał przeze mnie, ale ja przyjmę każdą karę. Pomagam ci, bo chcę. Błagam, niech pan już idzie. Raimundo często tu zagląda. Jestem panu naprawdę wdzięczna. Nie mogę niczego zostawić. Zostań z Bogiem. Z Bogiem.
I jestem na pana zła. Przestań. Pan mnie poniżył przed Izaurą. Ja chcę znowu być damą, a nie niewolnicą. Zapamiętaj wreszcie. Jesteś niewolnicą. Dosyć drania. Zaraz pokażę ci drania. Zostaw. Córeczko, nie chcę tego słuchać.